How's that restaurant murder? Jej, kolejny odcinek, witamy. We've got a few leads, but no suspects. Historia Tylera, ciąg dalszy. Some troubling elements about this case. We know it probably wasn't premeditated and it wasn't done for money. What's your theory? Several elements match the MO of a ritual killing or mystical trance. The choice of weapon, the killer's cutting himself, the manner in which the victim was stabbed with precise cuts to the heart, all this points to a religious sacrifice. He might be a Satanist or something like that. Do you think there's much chance he'll kill again? Brak pewności. We don't have enough information to determine that right now. He might do it again tomorrow, or we might never hear from him again. I want this nut job behind bars ASAP. Do whatever you have to do. So, what's the plan now? Check the local hospitals to see if they've had any men with knife wounds in. Check with all the psycho wards to see if they've got any ex-patients out on the streets who might have been capable of something like this. Okay, anything else? Yeah, book we found under the table. Garrett left it on your desk. See if you can make anything of it. Okay, I'll get on all that stuff right away. What are you gonna work on? There's something that I need to verify. Jaką rzecz? Carla asked me to see what I could find out about the book we found in the diner. It might be able to tell us something about the killer. I inquired in the office and I ended up in a bookshop specializing in old books run by a guy named Takeo. Takeo? Muszę częściej grać z Tylerem. Fajna nuta. Dobra, gdzie jest ten typ? Weźmy na górę, pewnie jest na górze. Hello! PKO! PKO! Czy ktokolwiek? Chwila. Rozejrzyjmy się. Nie, na górze go nie ma. Przepraszam, pomyłka. To w dół. PKO! PKO! Hello! Hello! O, tu jest... Jo! Ej, to jest jakiś sinol. Szanki. Zguba. You lose something? I'm sorry to cause wedding of you. Reakcja! Your presence here bring honor to my miserable shop. My name is Takeo. Tell me what I can do to make you happy. Hey, what? Yeah. This guy looks just like that old Chinese dude in Gremlins. If he offers me a little box with a monster in it, I am gone. Sprawa? Well, I need some info on this book. I'm conducting a murder investigation and... You, immigration? You come like my press up? All paper store family is legal. You verify it. Lubię tego Tylera. Okay, okay, calm down. I'm not here to bust you. If you no got warrant, you go now. A. This private property. Co jest? Can you just take a look at it? You must have seen books like this one before. Ah, many times, yes. I'm very sad to say. No can be helping you. Jak to nie może? Thanks anyway. At least I tried. Tak szybko się poddajesz? Serio? 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 God damn it. Pszony dziad. Maybe there is something I can do for you. Co? One client. Order very rare book. Since this morning I look for it, but impossible to find. You find this book, and I tell you all you want to know. So what does it look like, this book you want? Mam znaleźć książkę z tych wszystkich książek? It from same collection as this one. Okay, I ought to be able to handle that. Bring back the sacred diamond of the old sage of the mountain, and he will give you the magic talisman. Oh,
man. What am I, in a video game? A wiesz, że tak? Dobra. Mogę zobaczyć tę książkę? Wow, mogę. Ale co to mi da? If the book you're looking for, thousands of old books. Jak ja mam znaleźć tą książkę? No nie wiem, obraz mi pokazywał, żebym tutaj podszedł. Co to jest? Okej. Okay. Caven Candas de Grutola? Okej. Okay. O, tu jest moja twarz. Czyli mamy przejrzeć na tą książkę, którą my czytaliśmy, tak? Okej. Okay. William Shakespeare. Burza. Spoko. Otwórz. Lemark de... Coś tam? Tu nic nie ma. Burza. William Shakespeare. Fajna strona. O, 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 o. Dla mojego brata na 18 urodziny. Ej. There's something handwritten in pencil here. To my brother for his 18th birthday. Oops. MK. Interesting. MK. Ale to jest nasz brat, nie my. Okej. Okay. To jest książka po prostu, do nas nie obchodzi. O, coś wypadło. What is this? A torn piece of paper. Looks like a computer printout of a bunch of numbers. Fell out of the book. Must have been a bookmark. I'll check it out at the office. Pamiętacie tą książkę, którą mieliśmy w biurze? Chyba tam było coś takiego. Tego nie otworzę. Dobra, nieważne. Tego nie musimy otwierać, ta książka w sumie nas nie obchodzi. Ale co, ja mam, muszę ją chyba wziąć, nie? Ze sobą. No. Teraz pytanie, gdzie ja mam pójść? Nie wiem, tutaj? Smells like dust and old paper. Fajnie. Prawdopodobnie to będzie na samym górze. Na samym górze, bo... Po co w takim razie byłoby tyle pięter w tej grze? Mogliby to inaczej skonstruować. Nie by roboty im to zajęło. Więc pewnie jest na samej górze. Na samiuśki. Więc szukajmy. Trzeci dział, szukamy oczka. Hello? 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 O mój Boże, będzie długie. To trochę zajmie. Zamiast już wystarczająco dużo potrzebnych informacji, myślę. Jakby nie patrzeć. MK, to jest spory ślad. Wiemy już, że nasz biedny Lukas ma brata. O inicjałach MK. A nasz braciszek niestety jest tak, jaki jest. Ma swoje przekonania, jak to powiadał. O! Vanus! Jeja! Warto byłoby się poszwędzać. To nigdzie to jest. Co to? Czy mogę do tego zajrzeć? O! Co to? Co to jest? Nie wiem. Pewnie są tytuły autorzy? Może autorzy? Książek na poszczególnych działach? Co mogliśmy obejrzeć tą książkę? Zobaczmy autora. To jest dobry pomysł, może w ten sposób znajdziemy? Pewnie ułatwi szukanie. Czy mogę randomowo szukać po tych szafach? Ale dobra, nie. Dajcie mi chwilę. Opa. Cave de Andrio de Grutola. Cave Nekanac. Jakiś Andrio de Grutola. Edio de Grutola, Edio de Grutola. Edio de Grutola. Pokaż. Edio de Grutola.
De Grutolla. 1796. 1796. 1796. 1796. 1796. 1796. To tutaj jest? No i zobaczmy. 1796. I wonder where the comics are kept. Z każdej szafki mogę wziąć książkę? Czekaj mnie. No, z każdej. Mogę przerwać? What's that? Dobra, znalazłem informację. Ciekawe. 1796. Piętro trzecie. 1796. AE, biały kolor. Imię tego typa się zaczynało na E bodajże. Odłożę to najpierw na miejsce tylko. I pójdę na to piętro trzecie. Ach. Nie mogę odłożyć tej książki. Skąd ja to wziąłem? Pomocy! Najprościej będzie jak sobie jeszcze obniżę trochę. Humoru? Okay, here's your book. Po raz kolejny? No, ale coś chyba mnie obniża. Problem with your eyes. This not book I want. Alright. I'll keep looking. Jak miałem rację, trzecie piętro. Dla pewności. Nie, dobra, mam pewno. Dla pewności wiem, co będzie pewne. Wejdźmy na pierwszą. Może to sterowanie jest tak niewygodne. 1796, tak? 1796 De Grutolla. Na D. Na D. Ale nie, to się zalicza. Biały kolor też. D i E było po tym samym tym. Dobra, trzecie piętro, biały kolor i jazda. Wbijamy. Hopa, 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 hopa. Powiedziałem. Co jest? No. Biały kolor? Czy jest biały kolor? Czy to jest biały kolor? Powinien być. Ale go nie ma. Druga strona. Biegniemy do drugiej strony. Biały. Jej. I to musi być to. De Grutolla. Jej. Wyobraźcie sobie, ile ja bym musiał latać od góry do dołu, gdybym każdą książkę musiał podawać. Koleś by chyba sfiksował i by uciekł ze swojej własnej księgarni. Wiesz. Wiesz, powiedziałem. Okay, here's your book. Oh, great. No, i wróciło do poprzedniego stanu. Thanks, dude. Thanks, dude. What do you want to know about that book? Accent. Is it just me or did you lose your accent? Dude. Oh, yeah. That's for the customers. They love that wise old Japanese master stuff. I was born in Brooklyn, man. I never been no further than Long Island. Hey, I'm more American than you are, man. Okay. Rzadka? It's a fairly rare book, right? Well, it's not something you'd find in a grocery store, but any book specialist could find you a copy. Yo, thanks for your help. No problem. Come by again. Hey, okay? Tyler. Nie pod. Nie tego chciałem się dowiedzieć. Serio? Z ciekawości po prostu zagadałem, a Tyler stwierdził, nie, dobra, to wszystko pójdę sobie. Nie dowiedziałem się nic. Szukałem tej książki bite parę minut. Tylko po to? Tyler! Ty idioto! Boże! Mózg też masz czarny? Do jasnej cholery. O mój Boże. Co za idiota. O mój Boże, on jest w policji. As far back as I can remember. O mój Boże.
small spaces. Whenever I'm in a small, confined place, I start to panic. I have trouble breathing, and I need to get out right away. Yeah, you've heard the name. Claustrophobia. Well, I decided not to let my fear control me. I decided to try and fight it every chance I got. Poza tym, co schodzimy, skoro masz klaustrofobię. Everything is going to be fine. I'm gonna breathe deeply and walk without stopping until I find the computer terminal. There should be a switch box around here. Przełącznik, powiadasz? A więc gdzie jest ten przełącznik? No way I'm leaving here empty-handed. The Kirsten file has got to be somewhere. Przełącznik. Until I find it. Gdzie jest przełącznik? Tu. Tu. Bum. Okej. Okay. No i jest światełko. Naprzyjmy wszystko strzałka w lewo i strzałka w prawo, aby wdychać i wydychać powietrze. Stara się utrzymać wskaźnik na środku, w ten sposób kala będzie w stanie się uspokoić. Okej. Okej. Co ja robię? Karla! Co ty robisz? Nie wiem, co się dzieje, ale... Naciskam tylko do przodu. A, to moje oczy. Okej. Okay. Znaczy punkt z... obserwuję to z moich oczu. Widok pierwszej osoby to się nazywa. Mam się obrócić, tak? Dobra, ogarniam. Hopa. Oddychanie. Nie, tak nie mogę. Okej. Okay. Fuck! Nie to chciałem. A się dziwnie steruję teraz. Nie ogarniam tego. Może tak sobie przejdę. Jak, gdzie ja mam iść w ogóle? Tutaj weszłem. Weszłem, bo jestem kobietą, bo ho ho ho. Ej, a nie. O! Szkoda by się stało, jakbym zemdlał tutaj. Pewnie nie byłoby ciekawie. Nie mów mi, że nie możesz przejść. O Boże, pewnie nie będzie mogła przejść przez te pudła. Założę się, bo to jest najlepsza gra na świecie pod tym względem. W każdej zresztą tak jest. Nie, no nie mogę tak. Muszę tędy. Czyli jednak będę mógł przejść przez pudła? Wow! Nie, oczywiście nie mogę. Bo... Nie rozumiem tego w grach. Są pudła, które blokują drogę. Nie można przez nie przejść. Czemu? Wow, 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 wow. Tego też nie mogę. No tak, bo to było... A nie, mogę. Jak to działa, że to... Nieważne. Działa to działa. Nie wnikam. Nie patrzcie na mnie. Klaustrofilia. Fobia, filia. Bum, bum, bum. Dobra, komputer. Muszę sprawdzić w tym roku, co jak się stało. Here's the archive terminal. I can consult the file here. The save files are classified by year. The Kirsten files should be in the 1990s. It shouldn't be too hard to find. Lata 90 powiadasz? Okej. O mój Boże. The electricity's cut. I just need to stay calm. I will. There's no power to the terminal. I guess there must be a switch box somewhere. O, znowu światło wróciło? Okej. A więc let's go. Musimy znaleźć przełącznik. Ale ta muzyka daje po uszach. Te dźwięki. Czego ja w ogóle szukam? Zobaczmy. Pójdę do archiwum i sprawdzę, czy się akta Kirstena, okej. Okej. Okay. Kirsten. A, chwila, co się mnąłem? Tak. Opa. What is that? Here's a file starting with K. Just need to check to make sure I've got the right year on the terminal. A, okej. Okay. Gdzie jest ten przełącznik? Pokazywali, że tutaj jest przełącznik. Może jednak nie ma? Spokój swój oddech, dziewczyna.
Mogę biec? Nie mogę. Tam powinno coś być chyba. Chociaż... A, przód, czemu jestem taki wolny? Tędy nie przejdę. Muszę przekręcić to. Nie mogę tego przekręcić. O mój Boże. Wow. Prawie bym umarł. Ale już jest prąd. Jaki przełącznik? Może już działa? A ja wziąłem jakąś kasetę. No power to the terminal. I guess there must be a switchbox somewhere. A, lina. Okej, okay. O to chodzi. Czu, dobra. Dobra, już ogarniam. Shoot! Oj, przesuń się. Nie mogę się rozglądać w ten sposób. Chcę spojrzeć, gdzie ta lina prowadzi. Może coś jest tutaj ukryte? Mam opcję przekręcenia, przekręcę. Okej, okay, nie mogę. Prawdopodobnie przy tej ścianie będzie. Ile, linka jest tutaj? Przełącznik jest tu? Nie. Trzy blisko. To trzeba przekręcić, widziałem to. Widziałem to! Jackpot. Here we go. I w końcu mogę wrócić do terminala. Pięknie. Teraz muszę zobaczyć, w którym roku ten Christopher jakiś tam... Gdzie są jego akta? I... Możemy stąd spieszać, to jest irytujące strasznie. Gdybym mu się szybciej ruszył, spoko. Ja nie chcę tego zrobić, ale... Nothing on Kirsten. Must not be the right disk. No co ty? Dobra, ja nie chcę do... Jakiś żart? It's starting. My hands... They're shaking. I'm having trouble breathing. I've just got to stay calm. Can't let the fear get out of control. Jak mam sprawdzić tą datę, jak nie mogę? To nie jest ten dysk. Przecież nie miałem opcji ogarnięcia panelu. Gra, czemu jesteś taka niedopracowana? Dobra, pieprzę to. Lata 90, tak? Zdomyślałem się, że muszę to przekręcić. Skoro jest pokrętło. Wow. Dojdę tam, gdzie muszę dojść. Bez sprawdzania na żadnym komputerze. Okej, okay, jeszcze jedna. To jest jakaś książka podświetlona, znaczy kaseta. To pewnie to. Okej, okay, tutaj nie można. No Boże, najpierw trzeba tam przejść. Tego można łatwo przewidzieć, gdzie jest potrzebna kaseta, nie? Więc olać to, że to nie działa. Znaczy, najpierw musimy to zamknąć z powrotem. Otworzyć tam. Na kamerce tam. Otworzyć kolejne... Wrócić się, zamknąć tu, otworzyć tam. Czemu... Ale nie rozumiem tego... W grach. Czemu twórcom chce się aż tak to utrudniać? Tyle... Rozumiem, że człowiek gra dłużej wtedy w daną grę. Ale no proszę, to jest straszne uprzykrzanie życia. Niesamowite wręcz. Zamiast zrobić coś w minutę,
coś naprawdę nieważnego. To oni to przedłużają niepotrzebnie. Nie, nienawidzę tego. Osobiście. Już to mówiłaś kiedyś. Gdyby to kogoś się. Gdyby to było chociaż ciężko utrzymać. A. To może bym się jakoś dobrze bawił przy tym. Ale nie! O mo. Dobra, zamknęliśmy. Teraz możemy to przesunąć. Hurra! Czemu ona w ogóle nie kazała komuś innemu tutaj zejść, skoro ma tą pieprzoną klaustrofobię? Chociażby Tylera zadzwonić. Hej Tyler, wiesz co, mam pieprzoną klaustrofobię, boję się zejść do tego gówna. Ty jesteś czarny, więc się wtopisz w otoczenie. A nie, sama zejdę i będę oddychać. Nie. Wiesz? Jest pierwszy. Ile, tu jest jakaś taśma. O Boże! Dobra, chodźmy. Mam nadzieję, że ja wziąłem dobry dysk. Właśnie tamten na dole był podświetlony, więc... Fascinating. A więc proszę, to jest ten. Tak. File is empty. No report, no evidence, nothing. Wait. Here's the name of the detective in charge of the investigation. Robert Mitchell. Robert Mitchell. No, widzisz, nie musimy go szukać w tych aktach. Jej, Lucas Kane. Oczywiście, wybór pierwszy z brzegu. Dom Agaty. Jej. Jesteśmy u Agatki. To jest ta jasnowidzka, czy ktokolwiek, jakiś medium? Trendy. A. Here it is. Yup. Ding dong. O, go właśnie dzwonek. Do trzech razy sztuka? Wchodzę. Co to jest tutaj na górze? What the fuck? Co to jest? Is there anyone here? Hej, papuszki! Are those crows in the cages? Ej, czy przypadkiem ten kruk, który nas nie obserwował, było tej babki? Podejrzane. Dowiemy się wszystkiego. Dobra, starucho, gdzie jesteś? O, karta. Nóż. Może nam się przydać? Dobra, wejdźmy. Z tym powinienem iść od razu. Na koniec korytarza. Ale mam punkty. Hello? Co to jest? Candlesticks, an old grimoire, weird atmosphere. Czy przypadkiem ta wiedźma nie rzuciła nas klątwy? Wow. A stuffed crow. Dobra. Co my tutaj mamy? Hello? Anyone here? O, witam. Are you Agatha? Why do you want to talk to Agatha? No jestem samotny. Przestaw się. My name is Lucas Kane. I have a problem and I need to speak to her about it. A problem? And who are you? Czy ona jest ślepa? Boże, biedna kobieta. Ciekawe, że ona sama mieszka w tym mieszkaniu. Nie dość, że jest ślepa, to jeszcze nie może chodzić. Not have eyes to see. Be kind, young man. Push me over to my birds.
It'll be more comfortable for us to talk over there. Okej. Okay. Spoko, lubię kruki. Nie przeszkadza mi to. Hej. Co się dzieje? Taran! Mogę biegać z nią? Nie mogę. Goddammit. Co to jest za maska? Parę gówno. Kruki były po prawej czy po lewej? W ogóle nie otwieramy drzwi. Po prostu pchamy ją na te drzwi i one same się otwierają. Biedna kobieta. Mój Boże. Haha. To jest trochę smutne. A więc... Bird is such a unique animal. It can spend its entire life locked up in a cage and yet still keep on singing away. What brings you here, young man? Też chcę pięknie śpiewać. Tell me, what is your cage like? Opętany. I killed a man. No, it was like I was wybrałem opętana, nie morderca. I watched it all happen, but I pewnie by powiedział to samo, co? Sounds like a rather commonplace story to me. Don't you think that it might simply be because you've gone mad? Nie. Wizja. I had a vision of another man making exactly the same movements as me, and of a little girl who called out to me for help. In the cupboard, you will find a little bag of seeds. Co mam wie pana, co mówimy? Boy, feed some to my little darlings, will you? Czy mnie kobieta w ogóle słuchałaś? Nope. Ziarna? Wszystkim mam dać? Chyba tak. Patrz tego. Czy on wysypuje im do środka klatki, tam gdzie one wszystkie srają? Smacznego! Oj, lokas, lokas. Chyba temu nasuwałem dwa razy więcej. Ale cóż, zasłużył. Temu nie mogę dać? Chcę nakarmić wszystkie. Nie, to nie. Objawy? Have you experienced any other strange manifestations since then? Have you had any odd dreams or visions? Yes, I see things as if... Dziem wielkie, nie wiem, szarancze, roztocza, karaluchy czy cokolwiek innego. Are you able to attach anything concrete to your visions, such as a symbol? Nie wiem, co roztocza by miały wspólnego ze mną. When I regained control of myself after the murder, this symbol had been cut into my wrist with a knife. Ooh. Snake. Two open jaws. Oh, dear God. Co się dzieje? What does it mean? There's only one way for me to be sure. Please, push me into the sitting room. Okay. Papa. Jedna kobieta. Używana jako taranu. Jej. Salon był gdzieś tutaj. Co nie tak, tam była kuchnia. A salon to był tam z maskami. Czy ja widziałem odwrócony krzyż? Ile? Nie, tak nie sprawdzę. You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Go find them and light the candles. Okej. Czyli w kuchni są zapalniczka albo zapałki. Zapałki! Kuchnia jest tutaj, pamiętam. Więc chodźmy najpierw tutaj, żeby nie łapać w tą i z powrotem i w tą i z powrotem. Co to będą za rytuały, ciekawe. Będziemy się kontaktować z tym typem, który nas opętał? Co to? An old wood stove. The coffee pot is still hot. Jej, możemy sobie zrobić obiad. Ej, to są zapałki. Give me that. Może wezmę nóż.
Nie wiem, czy to kiedyś się przyda. Co ja miałem jeszcze? Świece, tak? Z szafy. Jeżeli dobrze pamiętam. Świece, świece, świece. Wow, co jest? A, po prostu. Papa? Nope, nic nie ma. Nic nie ma, powiedziałem. Papa? Co to jest? A, świece. Jej. Dobra, mam zapałki, mam świece, wszystko. Połóżmy. A, to są świeczniki w ogóle. Jej. Tylko jedna wystarczy? Raczej nie. No, kolejne. Psiu. Czemu nie możesz ustawić trzech na raz? Jakby jeszcze te świece były poukrywane w trzech różnych miejscach, to bym zrozumiał. A one były wszystkie w jednym miejscu. Czemu tak przedłużać? To, o czym mówiłem. Za co nie cierpię twórców. Perfect. We're almost ready to begin. Turn off the light. To zabrzmiało... Close the curtains and sit down next to me. To brzmi dziwnie. To brzmi dziwnie. Aj, biedny ja. A, dobra. Anuluj. Usiądź, tak? Nie mam opcji... Żebym usiadł. Takie zwykłe światło. To jest zapalone? Nic się nie zmieniło. Powtórz? Powtórz? Excuse me, could you tell me again what I'm supposed to do? Turn off the light. Close the curtains and sit down next to me. Zrobiłem dwa pozostałe. Czemu nie mam opcji, żebym usiadł? Nie mam już jak zgasić. A, dobra, tu. Były dwa kotary. That's the problem. Ciekawe, co babka sobie myśli o mnie. Boże, jaki niedorozwój. Takie rzeczy musiałem powtarzać. The only way to understand what has happened to you is to try to go deep into your unconscious memory. Whoever it was that forced you to commit this murder has erased himself from your memory. But there still must be a trace in your unconscious. I can help you to locate it. It's an exhausting ceremony, and there's always a risk involved. Czy guziczki? Do you, or do you not wish to try it? Chcę, oczywiście. Yes, I do. No, nie proszę o opcję wyboru. Now, close your eyes. I want you to empty your mind and open wide to your unconscious. And let me enter there. Oh. We're still together. Lucas. Dobra, co się dzieje? Okej. Where are you, Lucas? Jestem w tym klubie, w którym zabiłem. I'm standing outside the restaurant. You to enter the restaurant now. Okay. Dzień dobry, przyszedłem napić się kawki, zabić jakiegoś kolesia i może kotlecik. 3.99. Jej. I've gone into the restaurant. Gaduję, że... What do you see? Widzę kelnerkę, która zapieprza nad ladą. I see some customers. Elvisa Presleya grubego. I see the waitress. Can you see the table where you were sitting? I'm looking. There's a police officer. He's sitting at the counter. Concentrate, Lucas. Now, walk to your table.
Ciężka praca policjanta. Tyle roboty. Niewdzięczna robota. Dobra, chodźmy z mojego stolika. Ciekawe, czy się tam zobaczę. I'm standing next to my table, but it's empty. O nie, to nie. You haven't arrived and sat down there yet. Nie ma noża, czyli jestem w kiblu. My meal is already on the table. I think this is when I murdered him. Stay calm, Lucas. I want you to tell me exactly where you are. Tuż przed kiblem? I'm in the restroom. And so is the... Nie chcę patrzeć, jak kleję do kibla, serio. What's he doing? Wali konia. He's urinating. He doesn't suspect anything. And you, Lucas? Where are you? Czy na sobie żywy? I don't know. I can't see myself. There I am. I was in a toilet stall. Oh my god. I'm holding a knife. He doesn't see me. Calm yourself, Lucas. Keep your concentration. Ciężko się skoncentrować na jego miejscu. I can't control my steps. Zachodzę go od tyłu, nie widzi mnie! He doesn't see me. I don't want to. Zjebałem. I don't want to, but I can't stop myself. I want you to re-enter the restaurant. But now, it is prior to going into the toilet stall. Do you understand, Lucas? Okay. Before. Fuck. Zjebałem. It's essential that you keep your concentration. Jeden raz mi sklikowałem. Must empty your mind of all thoughts. Let's begin again. God damn it. Where are you now? I'm in the restaurant dining room again. O, udało się. Are you sitting at your table? Jest kontynuacja jednak. Yes, I am. I can see myself. What are you doing, Lucas? I'm eating. I'm eating and reading a book. A book? The book. Yes. Shakespeare. The Tempest. O, Shakespeare'a kojarzę tylko Romeo i Julię. I tą. Był taki koleś, który był murzynem. I am subject to a tyrant. A sorcerer. Ja? Nieważne. Coś ważniejszego się dzieje. What did you say? It's a passage from Shakespeare's Tempest. That's what you're reading, is it? Fuck! Yes. Someone's coming toward me. Czy zmisklikowałem? Ale poprawiłem się. Może zadziała. A customer? I don't know. I think so. I can't see his face. And what does he say to you? O, Shakespeare też gada. I don't know. I can't remember. You must concentrate, Lucas. You need to remember. O, udało się. Czyli jak sfejluję, ale poprawię, to jest okej. So few people read Shakespeare these days. Would you mind if I sat down for a moment? Ah, it's just that... Okej, okay, wtedy rzuciłem na skrątwę. The man sat down at my table and... Now the waitress is coming. Sir? A coffee, please. A to stąd się wzięła ta kawa? The waitress... It's as if she didn't see the man, like he was invisible. So much has been written about the Tempest, especially concerning the theme of magic. And now, what's happening, Lucas? Wiedzieli mi o magii? I don't know. The man gives off a very strange energy. It's hard to describe. Nie umył się po prostu. Tyle. Go on, Lucas. What happens after that? Do you believe in the power of magic? Do you believe in magic? No, I don't. Listen, You're wrong. You know there's much more to our universe than can be perceived by the naked eye. Your coffee, sir. Thanks, Kate. A więc co z tą magią? The waitress has brought him his coffee. But she's talking to me as if I was the one who ordered it. She doesn't know that he's there. She can't see him. And now, what's happening? Listen, I don't want to be rude, but I'd rather eat alone. Master Nakitlan. A, zaczęło się. Kotnitlan, Nitlan, Nakitlan.
Wszystko jasne. I'm paralyzed. I can't feel my body. I can't move. The man, Lucas. Where is the man? Zniknął. He stood up. He's gone out. He's in my head now. He controls me. Follow the man, Lucas. Te oczy. Hurry. I command you to follow that man closely. Podążamy za nim. Idziemy do kibla. He's going out the rear door. Follow him. Your mind. Okej, nie mogę tego zjebać. You can see what he sees. Kluczowy moment, nie można tego stwierdzić, moi drodzy. Okej. To już nie miało sensu. You know who that man was, don't you, Agatha? No, I don't know. I'm not sure who he is. Yes, you do know who he is. You understood it all as soon as you felt the scars on my arms. What do these symbols mean, Agatha? Tell me what that man's done to me. You should go now, Lucas. There's nothing more that I can do for you. Czemu nie chcesz powiedzieć? You could at least explain what the hell's happening to me. He made me kill a man. I want to know. I need to know. I have to verify certain things. There's nothing more I can tell you today. Come back tomorrow night at the same time. I'll explain more then. To uśmiechy. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na ten moment robimy sobie przerwę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Dowiedziałem się, że kontrolował nas jakiś typek. Niczego nowego się nie dowiedziałem. Co to jest dalej za dziewczynka? Dowiemy się potem. Trzymajcie się, pa, pa.